Cześć, z tej strony Karwena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam się w pierwszym vlogu, jaki w ogóle tutaj nagrywam. I jest to vlog pod tytułem Maj z Małeckim. Będę tutaj czytała głównie książki Małeckiego, jednak oczywiście będę je przeplatała z książkami, które aktualnie czytam spoza tego kanonu literatury Małeckiego. Ja Jakuba Małeckiego przeczytałam już w zeszłym roku, bądź dwa lata temu, książkę pod tytułem Horyzont. Ja tutaj fabularnie nie do końca pamiętam dokładnie, co tam się działo. Wiem, jacy byli bohaterowie, kilka wydarzeń z tej książki, ale dokładnie, o co tam chodziło, nie pamiętam, więc zastanawiam się nad zrobieniem rereadu tej książki. Ale zostawiam sobie to na sam koniec, bo chciałabym tutaj z Małeckim rozpocząć tą przygodę od jego najwcześniejszych książek. Oczywiście będę tutaj brała pod uwagę tylko te bardziej popularne. Jeżeli spodoba mi się styl pisania autora, to możliwe, że w kolejnych miesiącach również będę czytała te mniej popularne. Jednak w maju chciałabym skupić się na kilku pozycjach i są to, chyba teraz powiem tak chronologicznie, od momentu wydania, więc pierwszą książką, jaką chciałabym zacząć, jest Joseph, czyli taka literatura lekko grozy. Nie wiem, tam są jakieś nawiązania do Josepha Conrada. Ja Conrada czytałam dwie książki chyba w liceum, więc coś tam wiem, jednak też nie do końca tych fabuł pamiętam, tych książek. Zobaczymy, jakie to ma tutaj odwzorowanie w Josephie, czy mocno trzeba znać się z Josephem Conradem, żeby zrozumieć w pełni Josepha Jakuba Małeckiego, czy nie do końca. O tym Wam na pewno opowiem. Kolejnymi książkami, jakie mam na swoim TBR-ze z Małeckim, są takie książki z historią w tle, czyli jest to Dygot, Ślady i Rdza. I chyba tak właśnie one chronologicznie powstawały. No, one się dzieją gdzieś tam okołowojennie, tak jak powiedziałam właśnie, dlatego mają lekką tą historię w tle. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja z historią nie za bardzo się lubię, ale myślę, że to będzie tylko jakiś taki mały wątek poboczny, więc myślę, że dam radę. No a na koniec chciałabym sobie zostawić te najnowsze książki, czyli Saturnina, czyli I nikt nie idzie. No i możliwe, że właśnie ten reread Horyzontu. Zobaczymy, jak mi wystarczy właśnie czasu w maju. Ale w tym vlogu na pewno rozpocznę Josepha i prawdopodobnie jedną z tych trzech historii Dygot, Ślady, Rdza, tych lekko historycznych, ja to tak ujmę. No i będę się z Wami dzieliła moimi wrażeniami już w kolejnym klipie. Na ten moment fabularnie nie będę Wam opowiadać za dużo, bo sama nie wiem, co tam się dokładnie w tych książkach dzieje, więc update'y będę robiła już w kolejnym wejściu. Dodatkowo, oczywiście poza Małeckim, będę podczytywała dwie książki, które aktualnie czytam. I są to Dary Bogów Witolda Jabłońskiego, czyli takie mity słowiańskie. Bardzo fajna lektura, będę na pewno Wam opowiadała o niej w podsumowaniu maja. I drugą książką, którą aktualnie czytam, jest literatura młodzieżowa, czyli The Hate You Give, czyli Nienawiść, którą dajesz. Jest to po prostu coś innego, żeby tak się trochę oderwać od tych historii Małeckiego. I tutaj też na pewno Wam będę opowiadała o tych książkach więcej w kolejnym klipie. Muszę się Wam też tutaj pozaksiążkowo pochwalić trochę, bo wczoraj organizowaliśmy urodziny mojej mamy i ja zobowiązałam się do zrobienia tortu. Od zeszłego roku mam takie postanowienie, że w ramach naszych rodzinnych tutaj spotkań i urodzin ja będę przygotowywała torty. W zeszłym roku udało mi się zrobić ich 3 lub 4. W tym roku to jest mój pierwszy, więc nie jest to jakiś szczyt kulinarnych umiejętności, ale możliwe, że pokażę Wam we wstawce kilka nagrań, bo udało mi się zrobić kilka filmów w trakcie właśnie powstawania tego tortu. Na ten moment to już wszystko. Widzimy się w kolejnych dniach z moimi update'ami a propos książek Małeckiego. Cześć! Thank you.
Witam Was w środę, 4 maja. Jezu, nie wiem, który dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? Piąty? Piąty. Cześć, witam Was w środę, 5 maja i przychodzę do Was z małym update'em czytelniczym. Przez ostatnie kilka dni udało mi się trochę przeczytać, jednak miałam taki minimalny zastój, więc nie jest tego aż tak dużo, ale opowiem Wam o tych 3 książkach, które właśnie czytam. Zacznę od Jakuba Małeckiego, Josepha. To jest pierwsza książka, którą zaczęłam czytać w ramach mojego Maja z Małeckim i muszę Wam powiedzieć, że no zakochałam się. Ja nie pamiętam kompletnie, jakie były moje odczucia w stosunku do Horyzontu. Mam wrażenie, że podobało mi się, ale było to takie bardziej neutralne. A tutaj od pierwszego rozdziału no, chwyciła mnie ta historia. Pierwszy raz właściwie chyba zdarzyło mi się tak, że czytam jakąś książkę i autentycznie na głos parskam śmiechem. Początek jest taki lekko komediowy. Ale troszeczkę o fabule. Nasz główny bohater, Grzegorz, jest takim typowym polskim dresiarzem. No, może nie typowym, bo jednak, jak sam zaznacza, jest troszeczkę bardziej inteligentny niż swoi koledzy z blokowiska, w związku z czym musi trochę udawać głupszego niż jest, wiecie, żeby nie dostał w bęcki tutaj pod blokiem. Bo mama kazała mu czytać książki, jak był młody i, jak zaznacza, niestety mu się to spodobało. Więc jest jednak tutaj wykształconym, trochę bardziej inteligentnym człowiekiem. No i pewnego dnia na ulicy wdał się w bójkę, w której złamano mu nos i trafia do szpitala. Cała nasza fabuła od tej pory jest prowadzona właśnie w szpitalu, częściowo, bo później wchodzi druga linia czasowa, o której zaraz opowiem. W tym szpitalu ma na swojej sali innych 3 mężczyzn, Kurza, Marudę i pana Stanisława. Każdy z nich ma taki swój fajny charakter, każdy z nich jest tak ciekawie opisany, że ja czuję, jakbym znała już tych wszystkich mężczyzn. Każdy z nich jest zupełnie od siebie różny, każdy z nich wnosi coś do tej historii i naprawdę jest to bardzo ciekawie opisane. No i początek tej historii jest taki, tak jak już powiedziałam, troszkę śmieszny. Ja tutaj śmiałam się na głos nawet z niektórych rozdziałów i myślałam, że to właśnie w tym kierunku pójdzie, mimo że słyszałam wcześniej, że tutaj jest jakiś motyw lekkiej literatury grozy, to ja kompletnie tej grozy tutaj nie wyczuwałam i pomyślałam, że to mi się może coś pomyliło. Jednak ta groza tutaj w pewnym momencie wchodzi, dzieją się rzeczy dość dziwne, takie surrealistyczne wręcz bym powiedziała. Cały ten szpital się przeobraża, zmieniają się te korytarze, takie no mistyczne rzeczy się tutaj dzieją w tym szpitalu. A wszystko to jest przeplatane historiami z Josepha Konrada, bo ten 4. pacjent na tej sali, pan Stanisław, ma przy swojej wysokiej gorączce wizję, że sam jest Josephem Konradem i musi przekazać swoją ostatnią powieść, aby inni ją spisali.
I właśnie nasz główny bohater Grzegorz bierze kartkę i spisuje tą całą powieść. No i tak mamy tutaj te dwie linie czasowe, o których już mówiłam. Pierwszą właśnie z tego szpitala, a drugą przenosimy się w opowieściach pana Stanisława na taką polską typową wieś, taką w czasach PRL-u. W tej historii głównym bohaterem jest mały chłopiec Staś i prawdopodobnie to jest historia z życia młodości właśnie pana Stanisława, ale tego w sumie jeszcze nie wiemy. No i ten młody chłopiec ma taką pasję rzeźbienia w drewnie, bo widzi w tym drewnie jakieś stwory i chce je, wiecie, wydostać z tego drewna. No i tam też się dzieją różne dziwne rzeczy na tej wsi, więc tutaj bardzo fajnie to się ze sobą przenika i wiąże. No ja jestem wciągnięta w tą historię niesamowicie, bardzo mi się podoba. Tak jak na początku ona faktycznie była troszkę komediowa, można było polubić tych bohaterów od razu i razem z nimi się tutaj śmiać z tych wszystkich sytuacji, tak teraz ja naprawdę się obawiam, co tam się z nimi będzie działo w tym szpitalu wiecznie się zmieniającym, bo w tym momencie każda kolejna strona napawa mnie lękiem, co jeszcze w tym szpitalu się tam wydarzy. No a jest to przeplatane tymi historiami młodego Stasia, więc jest tu naprawdę jeszcze ciekawiej. W tym momencie jestem w około 50%, więc jest za mną już połowa książki i na ten moment myślę, że będzie to mój zdecydowany ulubieniec maja. Bardzo dobrze się rozpoczął ten maj mój czytelniczy. Myślę, że to będzie nawet 10 gwiazdek, o ile zakończenie mnie nie rozczaruje. Na pewno myślę, że 9 gwiazdek tutaj dam. Ale może to pretendować naprawdę na tą 10-gwiazdkową pozycję. Na ten moment no, jest to naprawdę perełka i myślę, że z panem Małeckim się polubię i każde kolejne jego powieści będą jeszcze lepsze, bo tak słyszałam, że on ma tendencję nawet wzrostową i każda jego książka jest coraz lepsza, więc trzymam kciuki za to, żebyśmy się polubili, bo jednak kilka tych książek już napisał i będę miała bardzo fajną zabawę tutaj w maju, myślę, że z tymi wszystkimi książkami. No dobra, no to był Małecki. Poza tym podczytuję sobie tutaj dwie inne książki. Jedną, drugą perełkę, czyli Dary Bogów Witolda Jabłońskiego. Jest to mitologia słowiańska w takiej formie, jakby przekazywał ją nam bajarz. Czyli mamy tutaj czasem nawet takie wstawki w stylu podaj mi piwo, młody człowiek, bo mi zaschło w gardle. No wiecie, tak jakby ktoś obok siedział i po prostu spisywał słowa bajarza, który siedzi i opowiada tłumowi te wszystkie historie. Te wszystkie mity są tutaj fabularyzowane. Jabłoński zebrał historie z różnych źródeł. Z różnych źródeł takich może niekoniecznie fabularnych. Czasami dodał coś od siebie, czasami coś podrasował. Nasza mitologia no, nie zachowała się za bardzo do dzisiejszych czasów. No i mamy tutaj jedynie jakieś skrawki, które są nadal przeinaczane przez różnych właśnie bajarzy i gawędziarzy, więc to wszystko jest spisywane i udoskonalane przez tych ludzi, więc Jabłoński starał się tutaj stworzyć swoją historię na nowo, ale bazując jednak na tych standardowych mitach, do których starał się znaleźć wszystkie odniesienia historyczne. Pod każdym rozdziałem, bo każdy rozdział opowiada o czymś innym. Na początku mamy stworzenie świata, mamy stworzenie człowieka i muszę przyznać, że te początkowe mity mi się najbardziej podobały, bo jest to takie standardowe stworzenie świata, tylko z naszej słowiańskiej perspektywy. Bardzo wielka szkoda, że nie uczymy się o tych mitach w szkole. Mamy mitologię grecką, rzymską, a o tej słowiańskiej jakoś tak u nas w szkołach raczej nie uczą. A jest to naprawdę coś ciekawego i bardzo mi się to podoba. Cała ta książka, Dary Bogów, ma 14 rozdziałów i każdy rozdział opowiada o czym innym. Czyli na początku, tak jak już powiedziałam, mamy te wszystkie stworzenia człowieka, świata, później mamy walkę dobra ze złem i później mamy już takie, teraz jestem też w jakichś 50%, może trochę dalej. I te mity już są jakieś takie dłuższe, już opowiadają historię o konkretnym bogu. I to już może nie do końca jakoś tak do mnie trafia, ale jednocześnie to i tak jest bardzo ciekawe, więc to jest naprawdę solidna pozycja, co najmniej na 8 gwiazdek. Zobaczę, jak jeszcze te kolejne mity będą mi pasować, ale no wspaniała książka. Na początek na pewno świetne rozpoczęcie z tą mitologią słowiańską. Fantastyczny sposób przekazania w tej formie fabularnej. No mi się bardzo podobało, można sobie dobrać, bo każdy jednak mit jest o czymś innym, więc można sobie w
wybrać to, co nas bardziej interesuje bądź mniej. Jednak ta książka nie jest aż tak długa, więc myślę, że można sobie tutaj ją przeczytać w całości. Wiem, że jest jeszcze druga część, która już bardziej porusza takie tematy troszkę nowsze, mam wrażenie, już takie bardziej naszych tradycyjnych podań i legend, więc zobaczę, jak to jest z tą drugą częścią, ale ta pierwsza to wydaje mi się pozycja obowiązkowa dla każdego tutaj Polaka zainteresowanego w naszych słowiańskich wierzeniach. No i trzecia książka, którą tak ledwo co zaczęłam, to jest literatura młodzieżowa, The Hate U Give, czyli Nienawiść, którą dajesz. Autorka za tą powieść dostała bardzo dużo nagród. W 2017 roku nawet ona chyba wygrała na Goodreadsie w jakiejś kategorii. A poza tym no, wiele takich prestiżowych nagród wygrała ta książka. To jest w ogóle debiutancka powieść tej autorki. Opowiada ona o kilkunastoletniej star, afroamerykance, która jest świadkiem zabójstwa swojego przyjaciela. Zabójstwo to jest dokonane przez białego policjanta podczas zwykłego przeszukania, podczas jazdy samochodem dosłownie. Ten jej przyjaciel no, nie posłuchał się za bardzo policjanta, tam jakoś nie podniósł rąk do góry i wchodził do auta. Policjant pomyślał może, że on coś tam kombinuje i po prostu go zastrzelił. No i tutaj ta historia właśnie opowiada o tym rozróżnieniu na białych i czarnych w Ameryce, nad jakimiś gangami i nad tymi wojnami między właśnie tymi dwoma rasami. No i nie wiem, na razie mnie ta historia jakoś tak nie wciąga, pomimo tego, że porusza tak bardzo ważny temat. Jestem co prawda na początku, bo w jakichś 20% książki, więc może to się jeszcze jakoś rozwinie. Jednak jakoś ten temat do mnie nie trafia za mocno, ale nie mówię nie, historia na pewno jest bardzo ważna, napisana jest bardzo fajnym językiem, więc czyta się to dość dobrze. No jednak tak jak powiedziałam, może to po prostu nie jest ten moment dla mnie na tą historię, ale na pewno będę kontynuowała. Nie jest to na pewno pretekst do tego, żeby odłożyć tą książkę i zrobić na niej DNF, bo jest solidna, tylko może po prostu w tym momencie ten Małecki mnie tak wciągnął, że nie mam ochoty na nic innego. No to tak wyglądają moje podsumowania z tych trzech książek. Na pewno będę się łączyła z Wami w kolejnych dniach z update'em. Postaram się skończyć Josepha i zacząć jeszcze jedną książkę Małeckiego w tym vlogu, ale zobaczymy jak to będzie. Mam w tym tygodniu mały urlop w pracy, więc tego czasu mam trochę więcej, więc mam nadzieję, że czytania będzie co niemiara. Widzimy się już niedługo. Cześć! Thank you.
Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w sobotę, 8 maja. Jest dość słoneczny poranek i dlatego staram się złapać to światło, bo wedle prognoz, no niestety pogoda ma się trochę skiepścić później, więc staram się złapać jeszcze fajny kadr z dobrym oświetleniem. Jutro ma być już trochę cieplej i mamy wreszcie wejść w tą świetną pogodę majową. No ale cała ta majówka jednak była taka dość ponura i deszczowa, w związku z czym no nie mam za dobrych wieści. Tak jak na początku tego vloga myślałam, że skończę dwie książki Małeckiego w tym tygodniu, tak udało mi się skończyć tylko jedną. Kolejnej nawet nie rozpoczęłam, więc nie mam tu za dużego update'u czytelniczego dla Was, ale zaraz Wam powiem, co przeczytałam. The Hate U Give przeczytałam z dwa kolejne rozdziały. Na ten moment faktycznie ta historia mnie nie wkręca. Myślę, że przeczytam ją w maju i będę o niej mówiła więcej w podsumowaniu czytelniczym maja. Jednak na ten moment nie będę się tutaj wypowiadać. Na razie jeszcze nie dobrnęłam nawet do połowy książki, więc nie wyrażam swojej opinii. Za to skończyłam aż dwie książki, więc w sumie jest to jakiś sukces. Skończyłam po pierwsze Jakuba Małeckiego, skończyłam Josepha i no, zakochałam się w 100%. Nie zawiodła mnie ta fabuła, nie zawiodło mnie zakończenie. Cały czas faktycznie trzymało mnie to w napięciu i zastanawiałam się, co tam się z tymi bohaterami stanie. Nasz główny bohater, Grzegorz, no, jest fantastyczny. Z jego perspektywy ta historia jest opisana dość prostym językiem, no bo jednak to jest taki, wiecie, polski dresiarz, ale przez to ta historia też nabiera takiego swojego fajnego smaczku, a jednocześnie są tam też takie momenty, które naprawdę były napisane w bardzo piękny sposób i widać jednak tutaj tą literaturę piękną mimo wszystko. No i tak jak już mówiłam, początek jest lekko śmieszny, lekko komediowy, później wchodzimy lekko w ten klimat grozy. No i to, co się dzieje w tym szpitalu i ta historia Stasia, którą opowiada nam pan Stanisław, pseudonim czwarty ze szpitalnej sali, to naprawdę wciągnęło mnie z każdym rozdziałem coraz bardziej. Mamy tutaj jeden rozdział z pierwszej linii czasowej, drugi rozdział właśnie z tej drugiej opowiadanej przez pana Stanisława i jak się ten pierwszy rozdział kończy i rozpoczyna się ta druga linia czasowa, to ja już mam ochotę dowiedzieć się, co tam się działo dalej, więc fantastycznie się to przenika. No, fabularnie, fantastycznie. Sama puenta tej historii też jest bardzo mądra, bardzo taka życiowa, skłaniająca do wielu przemyśleń, bo jak zauważycie na okładce, mamy takiego kozła i ten kozioł również się pojawia w historii jako kozioł drewniak, jako takie rzeczy, które nas powstrzymują czasem przed rozwojem, przed robieniem tego, co byśmy chcieli, ale się trochę boimy. To jest taki nasza kula u nogi, z którą możemy sobie jakoś poradzić, bądź cały czas tą kulę jednak za sobą ciągnąć. No i ten kozioł to jest tutaj takie bardzo duże motto, które na koniec no, już po prostu wzmaga się na sile i przeważa jednak na tych wszystkich stronach i w tych wszystkich rozdziałach, zarówno w tej historii Stasia z polskiej wsi, jak i w tym szpitalu. Każdy z tych bohaterów jednak odnajduje tego swojego kozła i jak sobie z nim radzi, to również potem mamy jakieś fajne zakończenie. Tak bardzo ta historia mnie ujęła i tak bardzo Małecki zawładnął moim sercem, że poprosiłam mojego chłopaka, żeby właśnie przeczytał chociaż początek tej historii i podzielił się swoimi wrażeniami. On nie czytał jeszcze nic Jakuba Małeckiego, więc jestem bardzo ciekawa jego opinii. Właśnie jest w drugim pokoju i czyta ten początek tej historii, więc zaraz go tu zaproszę i razem sobie porozmawiamy przynajmniej o tym początku, jak ten początek, który nie zapowiada dokładnie, o czym będzie ta historia, ale jednak również ma swoje smaczki, jak ten początek mu się tutaj podobał. No a w międzyczasie, dopóki on jeszcze czyta, to opowiem Wam o tej drugiej książce, którą skończyłam, czyli Dary Bogów Witolda Jabłońskiego. No i tak jak już wspomniałam wcześniej, jest to zbiór słowiańskich mitów. Jest ich 14 i te początkowe mity właśnie opowiadają o tym stworzeniu człowieka, o stworzeniu świata. Później mamy opowieści o synach tych pierwotnych bogów, również, którzy są bogami. No a później kolejne historie już są historiami
półbogów albo zwykłych śmiertelników, którzy jakoś tam jednak mają do czynienia z tymi bogami. Mamy tutaj jakiegoś rybaka na przykład, który modli się do pana mórz i oceanów. Mamy właśnie półbogów, którzy zostali stworzeni ze związku jednego z bogów ze śmiertelniczką. No i te historie już bardziej opowiadają o życiu ziemskim i są takie bardzo fabularne. Niemniej jednak każda z tych historii ma swój smaczek, każda z tych historii coś tam opowiada. Ostatnia chyba historia właśnie częściowo pokazuje początki Baby Jagi i historii właśnie tej postaci. Więc no wiecie, wszystkie takie wątki, które w sumie gdzieś tam w tej naszej kulturze są i słyszymy o nich, są tutaj przedstawione, w jaki sposób one powstawały. Witold Jabłoński pod koniec każdego rozdziału dodaje taką krótką notkę, w której opisuje, skąd zaczerpnął inspirację, skąd zaczerpnął wiedzę dotyczącą właśnie tych wątków, które porusza w tym rozdziale. No i też dodaje od siebie, że częściowo ta historia to była tylko i wyłącznie jego konfabulacja, jego wyobraźnia na to, jak to mogło powstać. On często bierze jakieś kilka wątków, które gdzieś się u nas zachowały w podaniach i legendach i jakoś je stara się ze sobą połączyć, jakoś stara się wpleść coś od siebie, no i stworzyć z tego piękną historię fabularną. Jest to kolejna perełka, Joseph zawładnął moim sercem, a następnie właśnie Dary Bogów kontynuowały tą dobrą passę i również mam wrażenie, że jest to na tym samym poziomie książka, więc obie są fantastyczne, obie zasługują na najwyższą ocenę. No i obie Wam bardzo polecam. I to niestety na tyle z mojego update'u czytelniczego. Więcej książek niestety nawet nie rozpoczęłam. Jakoś tak ta majówka mnie tak przytłoczyła, tak zawinęłam się po prostu pod kocem, bo miałam urlop i nie miałam ochoty za bardzo na robienie niczego konstruktywnego i jednak skupiłam się bardziej na oglądaniu jakichś seriali i po prostu nic nie robieniu. Więc na pewno we wrap-upie majowym dowiecie się o większej ilości książek Małeckiego, które zamierzam przeczytać. Na ten moment jednak ten vlog będzie zakończony na tych dwóch pozycjach skończonych, no i tej jednej młodzieżówce, którą delikatnie rozpoczęłam i o której opowiem Wam więcej właśnie we wrap-upie maja. Oho. Dobra, zapraszamy naszego gościa. 3 hours later. Ten Grzesiu to jest tak bardzo swój ziom. Ile przeczytałeś? Nie wiem. Przeczytałeś pierwszy rozdział w ogóle? Tak. Jeżeli pierwszy rozdział kończy się wtedy, kiedy nagle na ekranie dziwne. Zaczyna brakować tekstu? Tak. To by się zgadzało chyba. Tak. To jest tak bardzo polskie. Autor tej książki tak bardzo kuma polską kulturę i po prostu... No, on jest swojskim chłopem. On jest takim dresiarzem z blokowiska. Autor czy postać? Postać. Ale jednocześnie przez to, że on jest troszkę bardziej wykształcony i przez to, że jednak czyta te książki, to możemy z nim nawiązać nić porozumienia. Jako tak. Jednak ludzie, którzy nie mieszkają w tych blokach. Tak, to jest tak jakby gość był jakimś tajnym agentem, który miał za zadanie podszyć się w życie dresów, nie? Po prostu został wysłany na blokowisko, inteligentny facet i żyj tam i później przyjdź i nam poopowiadaj, nie? I zrobił to poprzez Małeckiego. Może to jest reportaż. Może to jest, Małecki, może zrobił reportaż z dresiarzem inteligentnym. Tak. To musiał trochę szukać chyba. Bo to jest całkiem... Właśnie dlatego to się tak a fajnie chyba... A może oni wszyscy udają? A może oni wszyscy udają? Może oni wszyscy są takimi agentami i tak naprawdę są inteligentnymi ludźmi? Dajmy im szansę. Uwierzmy. Społeczeństwo... bloków. Coś chciałem mówić jeszcze. Ale to się... No dobra, a sama historia, bo już pierwszy rozdział jest w szpitalu, nie? On w ogóle tak. Ta historia się rozpoczyna tak dość szybko. I fabułę mamy rozpoczętą właściwie w szpitalu. I on ma tam dwóch
Kurza i... Marudę. I Marudę, tak. Obydwaj reprezentują pewne stereotypy, które, no, tym bardziej dlatego właśnie stwierdziłem, że to jest tak bardzo polskie realia, bo ja dokładnie przedstawicieli tych stereotypów jestem w stanie sam sobie wyobrazić konkretne przykłady. Znaleźć wśród swoich znajomych takiego kurza i takiego Marudę. Tak jest. Tego przedsiębiorcy, który całe życie zapierdzielał i teraz z żonką tam i ten, i tylko się martwi już swojego syna, który no coś tam na studia poszedł, coś, ale tu mu z pracą nie idzie, no to go wziąłem do siebie, do biznesu. No i z drugiej strony Marudę, czyli klasycznego polskiego narzekacza, który idzie do szpitala i dziwi się, że dostaje kromkę chleba o grubości plastra szynki i plaster szynki o grubości folii. Tak, no... Tak. Bardzo polskie. Każdy z nas jest czasem takim Marudą. Każdy z nas jest czasem takim kurzem. Jest? I nie każdy z nas jest czasem takim Grzegorzem. Tak. Bo mimo, że ja na przykład na co dzień w ogóle nie przeklinam i nie używam przekleństw i razi mnie to, tak w tej historii akurat nie było ich aż tak dużo, ale jak były, to one mi pasowały w danym momencie, w danej sytuacji. Tak. Co się śmiejesz? Nie, stwierdziłem, że pan Małecki powinien być chyba jakimś komikiem czy stand-uperem, bo niektóre bardzo fajne teksty typu patrząc na to, jak kurzu podrywa pielęgniarki, nazwał to, że kiedyś to musiał wyrywać dupy jak szczaw. Co mi się bardzo spodobało. Mi się jeszcze podobało, prawdopodobnie to było w tym pierwszym rozdziale, historia z lekarzem czy z pielęgniarką, która oznajmia, że będzie potrzebna operacja i oznajmiła to takim tonem, jak mówi się poproszę 10 do koszynki czy coś takiego. No, no. Także no, teksty są naprawdę miodzie. No i tyle, nie? Jo. Zachęciło cię to do tak. czytania dalej? Tak. Tylko, że nie wiem, co najpierw czytać, czy mam czytać to, czy mam czytać Keplera, do którego zwęciłaś mnie w poprzednim odcinku tego programu. No nic, nie przeszkadzam. No. Dziękujemy za opinię. W takim razie to nie tylko mi się podobała ta historia, mamy również drugą opinię naszego drugiego czytelnika i możliwe, że jak będę nagrywała dla was wrap-up majowy, to Filip już będzie po przeczytaniu tej historii. A wtedy zapytam go, jak dokładnie mu się podobała cała ta książka. No a tymczasem będę się z wami żegnać. Do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia. Cześć!